Halo, halo, hej, siemano wszystkim bliska z tej strony Hades i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RimWorlda. Słuchajcie, to co tu widzicie troszeczkę się pozmieniało od ostatniego odcinka, dlatego że próbowałem nagrać podczas tej mojej małej choróbki jakiś odcinek, no i nie wyszło to najlepiej i znaczy nagrałem to w złych ustawieniach OBS-a i nie chciałem po prostu słabo jakościowo filmu wam wstawiać. Słuchajcie, co się zmieniło? Paramedic, tak, jest naszym głównym transporterem wszystkiego, dosłownie wszystkiego, to jest jego główne zadanie. Co tu się dzieje? On tutaj nam table tworzy. Tworzy nam dobrej jakościowo łuki, prawda? I dzięki temu i dzięki temu właśnie mamy jak handlować z handlarzami, tutaj mamy szczegóły i w szczegółach możemy sobie właśnie wybrać. Tutaj jest ten, tutaj z metalu mamy robić, okej, powiedzmy, że jakość jak największą i punkt i obrażeniowo niech też, zobaczymy jak to wyjdzie, dobra. Tutaj nam się jest tworzona rzeźba, to jest nasz warsztat rzeźbiarski, no i Turtle pracuje sobie, żeby zobić grande sculpture, tak, sculpture, dobra, no. Więc jakoś tak, wieżyczki, tutaj jest jedna wieżyczka, tutaj już rezygnujemy z niej. Tutaj jest budowana, powiedzmy, że jest budowana ciągle. Ja tutaj buduję, jak to się nazywa? Tutaj buduję takie skrzydło medyczne, o, to jest dobre słowo, skrzydło medyczne, w którym będzie można właśnie... Będzie właśnie można wypocząć. Będą tutaj wszyscy chorzy ludzie. To usuńmy, bo nie wiem czy, znaczy prawdopodobnie nie, to nie jest ważne. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale powiedzmy może, że chciałbym to w miarę tak normalnie mieć. I niech one będą tak, bo ja to mogę ustawić, żeby było szpitalne. Dokładnie tak, chcę tu zrobić skrzydło medyczne, żeby po prostu było już określone miejsce na to, o, tak to powiem. Teraz tak, i tutaj w ogóle jest podłoga już, nie? I chciałem tutaj, czekaj. I chciałem tutaj chciałem betonem zategować, ale niestety nie mogę, bo to jest granica mapy i nie można nic budować przy granicy z mapą, niestety. Więc to jest ten minus. A i teraz FPS-y prawdopodobnie mega spadną, bo burza jest i tak dalej. Dobra, widzę, że tutaj się już zajmujecie powoli. Czy ja mogę się tego pozbywać? Bo to by naprawdę by się przydało, gdybym mógł pozbywać się tych pierdółek. Fishstorm. Okej, tu gdzie to jest? Aha, to jest tutaj i zaczynają się pożary przez to. Ajajajajaj, boję się. What? Co to było? What? Halo? Halo, czekajcie, bo coś nie ma dźwięku. Nie, no to tu mam dźwięk, nie? Coś z dźwiękiem gry, więc zapiszemy. Osiada ciapy 9, niech to będzie. Szybko zapiszę i nie wiem o co chodzi. Wyjdź z gry, wróć do menu, potwierdź. Okej, ej, coś się dźwięk zwalił przez tą burzę, wybaczcie. Dobra, już wracamy do naszej wioseczki. Oczywiście jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz i refliki bez potwierdzenia w opisie do tego filmu. No i łapki w górę oczywiście, warto żeby było. W ogóle ostatnio widziałem, że zrobiliście tam ponad 100 łapek w górę, naprawdę jestem zadowolony z tego powodu. A i teraz jest brak odpowiedzi od gry, więc musimy sekundeczkę poczekać sobie. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że RimWorld wam się tak bardzo spodobał, że przypadł wam do gustu fale gorąca. Aha, zaczynają się fale gorąca, co mnie niepokoi troszeczkę.
Teraz tak, energia, temperatura. Będzie trzeba zrobić to tak. To również zrobimy tak. Muszę mi jak najbardziej komfortowe warunki zrobić, żeby no im się dobrze tutaj tak działało. Czemu tutaj? Czy to nie ma tego? Nie no, przecież robiłem podłogę, więc tak. No dobra, nie wiem, ale ważne jest to, żeby po prostu zrobili szybko klimatyzację. Gdzie ty idziesz? Czekaj, zajmij się tym. Zajmij się produkcją. Wow. Dobra, czekajcie, obniżamy do minus 60. Ja mam nadzieję, że zaraz. Ty idziesz tu dobrze. Idziesz z. Liczyłem na to, że ktoś zrobi to do końca. Zajmij się budową tego. My tutaj oznaczamy oczywiście łóżka szpitalne od razu sobie, więc mamy już takie dosyć dobre jakościowo łóżka, więc jest ok. I teraz tylko niech on nam wybuduje to i minus 29 myślę, że może być. Muszę jak najszybciej obniżyć im temperaturę. Minus 16, 20, ajajajajajajaj. Dobra, wiecie co, więc będzie trzeba chyba zrobić to, czego nie chciałem robić. Czyli klimatyzacja w każdym pokoju. To będzie jedna z tych w sumie lepszych opcji. Z tych lepszych opcji to usuniemy, to usuniemy, to usuniemy, to usuniemy, to usuniemy, to usuniemy. I okej, na tej zasadzie będzie trzeba to zrobić. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby po prostu. Żeby z nimi nie było problemu, bo naprawdę jest na dworze, jest gorąco. Kapsuły transportowe, zobacz miejsce w ogóle. Co to jest? Okej, to są ubrania, wow, jakie. Ała. Ej, zaczynają się niezłe pożary i to mnie zaczyna martwić. Aj, przez ten ogień w ogóle mam straszne ścinki, wy to widzicie. Zaczynam się martwić, że to dojdzie do mnie i ja z tym nic nie będę mógł zrobić. No okej, ja z tym pożarem nic nie mogę zrobić, więc to musi się wypalić już. I teraz tak, pytanie, czy metalowe ściany by to zatrzymały? To mnie zastanawia, czy metalowe ściany będą miały szansę w ogóle jakkolwiek to zatrzymać, bo wtedy mógłbym to obudować. No bo w tym momencie tutaj nic nie zostaje, nie? No, znaczy, no, to się jeszcze nie rozprzestrzenia za bardzo, co mnie cieszy, ale, no ale. Kapsuły transportowe kolejne? Okej, widzę, że tu jest mięso. Ale naprawdę robi się. Okej, jak zatrzymam, no to oczywiście jest okej. Dobra, produkcja nie, energia, meble, struktury. Musimy sobie zrobić nasze ścianki. Naprawić nasze ścianeczki. I aha, dobra, tutaj nie ma. Obniżony nastrój, tak, bo wam jest za gorąco. Rozumiem. Minus 30 tutaj również. Tu jest na minus 59. Aha, okej, bo to jest na zewnątrz jako, bo dobra, rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Minus 30. Oczywiście tutaj tak samo. I tutaj jak zrobi tylko to również na minus 30 automatycznie na zewnątrz. Dlaczego to dalej? Aha, dlatego to dalej liczy na zewnątrz, co? Dobra, ja mam nadzieję, że zaraz to ten, bo obniżony, bardzo niski nastrój jest spowodowany tym, że jest strasznie gorąco. Że jest strasznie gorąco, a teraz są lekkie ścinki przez ten pożar i to mnie ten nielegalny handlarz. Ty chcesz iść spać? Nie, dobra, idź sobie, wezwij handlarza. Chciałbym, żebyś wezwała handlarza i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co tu jest ciekawego. Jak widzicie, te nasze łuki właśnie jakoś nadają się do sprzedaży jakiejkolwiek. Czyli nic ciekawego za bardzo nie masz, widzę. Ale dobra, sprzedamy ci to, co mamy. To, co mamy, ci sprzedamy. Tutaj jest na 20 i to pada, jest 22, 18, okej, czyli jest całkiem dobrze w pomieszczeniu, dobra, powinno dać radę. W końcu, koloniści potrzebują leczenia.
A co tu się stało? Aha, okej, rozumiem. Przez te pożary po prostu coś takiego wystąpiło. Wow, ale jak tu wypaliło to wszystko, nie? Dobra, nie, 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 nie! Psychoza, to mnie nie bawi. Nastrój, no na razie nie masz żadnego nastroju. Gorzej jeśli ty padniesz po prostu i... Aha, nie, okej, ty po prostu powinieneś... Czy ty umarłeś? Okej, jednego mniej mamy. Niestety, jednego mniej mamy. Kurde, no. Aj, no. Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie, no. Po co ty idziesz w ogóle? Ty idziesz. Aha, ty ćwartujesz te zwłoki. Oj, no dobra, rozebrałeś go przynajmniej i pochowaj go. Kurde. Musiał się załamać, no. Nie podoba mi się to. Dobra, w ogóle tak, możemy zwiększyć do minus 19. Na spokojnie, żeby w każdym z tych pokoi było minus 19. No tak, tu było na pewno zimno. W pomieszczeniu jest tak w normie, więc jest okej. Dobra. Tasak, czy ty pochowałeś, czy ty zbierasz wszystkie te rzeczy? No na razie one niech tu leżą sobie. Widzę, że jedzonko tutaj pozbierałeś. Ajajajajaj, czekajcie. Nie to, kuchnia. Dobre dania, szczegóły oczywiście, dobra. I musimy zrobić, żeby... powtarzaj bez przerwy. W ogóle dlaczego wy u mnie śpicie? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego wy u mnie śpicie? O, co to jest? Istota farm o imieniu Brandon Michaels skontaktował się z niedalekiej okolicy. On jest ścigany przez łupieżcy z Red Arrow. On błaga cię o pomstę i oferuje w zamian dołączenie do twojej kolonii. Okej. Czy ja mogę, może, zapisać w tym momencie? Nie, nie mogę. W ogóle się teraz zastanawiam. Zaoferuj schronienie. Zaoferujemy mu schronienie. I się zaczyna. Okej, oni mają pistolet. Karabin snajperski. Okej, czyli mamy pięciu. Jak załatwimy co najmniej trzech, to powinno być łatwiej. Nagły atak, okej, rozumiem. Obrona. Możemy tutaj szybko wybudować coś, bo inaczej tego inaczej tego nie umie. Jak tam nasz kolega? Okej. On się powoli zbliża z naszymi koleżkami, ofiarami. Stój. Ty musisz się zająć tym. W ogóle tak. Ty musisz tu pójść. I ty tak samo, dobra, ty pójdziesz tutaj. A table niech to buduje. Nie, wróć, no, zajmij się budową, no. Okej, oni poszli z tej strony. Okej, aha, ty nie możesz walczyć. No okej, skoro nie możesz walczyć, to jest gorzej. Okej, czy oni będą też się bawili z nim? Ale strzelaj, dobra, strzelaj. Stun? Jaki stun? Dobra, walcz wręcz, czy coś, ty, walcz. Dobra, nieważne. Teraz tak. Tutaj idą, tutaj mi chcą coś złego zrobić. Table, zajmij się budową, musimy zacząć to budować. To jak rozumiem, okej, zaraz to przeładuję, liczę na to, że zaraz to wystrzeli. Ajajaj, słabo. Walcz wręcz. Chciałbym, żeby przed zniszczeniem tego coś się stało, dobra.
I oni uciekają już. Całkiem znośnie. Wyceluj. Oczywiście nie możemy dać mu uciec. Dobra, jest, udało się. Teraz tak, zobaczmy, co w ogóle tutaj. Co tutaj nam zostało? No oczywiście pozdejmujmy z nich te rzeczy. Ty nic nie miałeś, okej, ty miałeś przewód elektryczny, tobie to też zdejmiemy. Okej, udało nam się jakoś i mamy kolejną osobę w naszej ekipie. Górnictwo, uprawa, budowanie, medycyna, walka tak nie za bardzo. No okej, dobra. Okej, czyli możemy na spokojnie w sumie powiedzieć, że jak to się nazywa? Że mamy nowego członka, który będzie górnikiem w sumie. Może tak to ujmę, że będzie górnikiem. Ty tu widzę, że gotujesz sobie. Czy ktoś jeszcze mógłby zająć się gotowaniem? Ty możesz również się gotowaniem zająć. Ty jesteś free feeder. Tutaj kucharz, aha, czyli ty też jesteś kucharzem. To ciebie odłowamy od tej rzeczy, chociaż gotowanie masz na wysokim poziomie. Ale chciałbym, żebyś tą rzeźbą się nam zajęła, na pewno. Okej, Table, co ty chcesz zrobić? Naprawia bateria słoneczna. Okej, jakbym chciał jeszcze, żebyś to mógł naprawić, tak? To byłoby fajnie. Widzę, że tutaj pochowaliśmy już wszystkich niepotrzebnych gości nam. I teraz tak, grób. Boże, kolejne groby musimy wykopać tu, nie? No to się już powoli robi. No to są wszyscy ludzie, których zabiliśmy w sumie, nie? I jeden albo dwóch z naszych jest. Właśnie nie jestem pewien. W ogóle ktoś mi powiedział, że mogę zmienić im nazwę. Tak, mogę im zmienić nazwę, nie? Okej, więc słuchajcie. Teraz w tym momencie możecie napisać, jak mam nazwać tych mieszkańców. Mamy czterech chłopów i jedną dziewczynę, więc po prostu wybiorę najlepsze imiona. Najlepsze imiona wybiorę właśnie i wtedy ich tak ponazywam. Myślę, że to może być nawet spoko opcja. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, mam nadzieję, że popieracie moje zdanie i tak dalej. W ogóle ten odcinek też będzie dłuższy. Ostatnio takie dłuższe odcinki z RimWorlda postanowiłem wam wrzucać, bo w sumie i tak, znaczy bo w sumie, jak to się nazywa? Bo ostatnio chyba tam dwa dni nie było filmów czy coś takiego, więc chociaż tyle chciałem zrobić. Energia, dobra, teraz tak, możemy to doprowadzić w ten sposób. I w razie jakiejkolwiek awarii zawsze będzie to na dwa sposoby. Kanibale. Okej, słonie. Te słonie. O nie. Ja nie chcę z tymi słoniami walczyć. Tak. Nie chcę z tymi słoniami walczyć, bo ja wiem, jak to się skończy i chyba jednak tak się to skończy. Niestety, że one nas zaatakują. Dobra, stop. Dobra, jak ten słoń się w ogóle trzyma? Zdrowie, ból średni, silny. Dobra, padł. Wow, dobrze, ja nienawidzę tych słoni. Jak raz grałem i one mnie zaatakowały, to one mi zabiły kilka osób i to było problemem, prawda? To było maluteńkim problemem, który trzeba było rozwiązać. Czy ten słoń uciekł? Nie, ten słoń dalej tu jest. Okej, zdrowie, zobaczmy, średni, silny. I zostaje, dobra, utrata krwi nieznaczna. Dobra, pięknie zginął. Dobrze, zginął sobie, więc teraz możemy na spokojnie, mamy więcej jedzenia, mamy trochę więcej mięsa przede wszystkim. I Turtle, czy ty masz na przykład w ogóle, masz jakieś ubrania? Kamizelka kuloodporna. Okej, chciałbym, żebyś sobie wzięła to. I to.
Okej, więc tobie daliśmy kolejne ubrania. Ty widzę, że zajmujesz się wszystkim i niczym. Chciałbym, żebyś zajęła się warsztatem, tak? Żebyś zaczęła to. Więc dajmy ci tak, turtl, inżynier, rolnik, rolnika ci zabieramy, wycinacz, artysta. Dobra, czyli powinnaś ciągle teraz pracować nad tym. Bo za to będą pieniądze prawdopodobnie dość duże i chciałbym właśnie, żeby tak było. W ogóle słuchajcie, też jak dotrwałeś do tego momentu, do tej 20 minuty, możesz napisać mi na przykład w komentarzu Armia Słoni i wtedy będę wiedział, ile osób z was tutaj ten wytrzymało. Ja wiem, że to jest lekkie boostowanie sobie komentarzy, to statystyk komentarzy, to ja wiem, ale nie o to mi chodzi. Po prostu chciałbym wiedzieć więcej, ile osób daje radę. No nie, chciałbym też zobaczyć nowych komentujących, bo no oczywiście ja mam w statystykach, ile średnio kto obejrzał film, no nie, w sensie jaki procent tam wyświetleń obejrzało i tak dalej do końca, ale chciałbym zobaczyć właśnie nowe osoby komentujące, bo to jest dla mnie najważniejsze w sumie. Jak po prostu komentujecie, tak jak komentujecie i jak jakoś tam się oj, jak to na minusie? Ajajajajaj, czy tobie nie jest za zimno? Bardzo brzydkie otoczenie, no i co ja zrobię? Zimno, tak, wy dostajecie minusy za to, że jest zimno. Dobra, na 10 stopniach niech to się trzyma. Niech się to, no na 11 tych się to trzyma, Boże, bo oni dostają też minusy za to, jak jest na zewnątrz. I nie chciałbym, żeby coś się stało. Okej, baterie znów są ładowane. Dobra, baterie znów ładujemy. Teraz tak, moglibyśmy się skupić w ogóle powoli. Mamy statystyki w ogóle, grantów to 3 godziny. Majątek kolonii, przedmioty, poważne zagrożenia, wrogie ataki 6, otrzymane obrażenia, zabić koloniści 1. Koloniści wysłani w kosmos? Wow! W ogóle tutaj mamy nasze ziemię. Ale okej, to nas nie... W ogóle bym zobaczył, nie? Wrogowie. To mnie nie interesuje. Animals. Okej, to olewamy. Zarządzaj ubiorem. Mogę ten? Okej, przymusowy? Ła, zarządzaj ubiorem. Dobra, nieważne, bo ja tu odkrywam nowe rzeczy i to może być ten problem. Okej, jak tam nasze jedzenie w ogóle się trzyma? No mamy dużo kartofelków, dużo ziemniaków, więc ze samymi ziemniakami powinniśmy dać radę. W ogóle chciałbym zobaczyć. Czekajcie, obrona meble, struktury, podłogi, statek. W ogóle tu potrzebujemy super stali, nie? Żeby móc coś więcej zrobić. Ale nie o to mi chodzi. Produkcja. Dozownik pasty odżywczej. To mnie interesuje w sumie. Struktury. Chciałbym chyba to... Nie mogę tego tak postawić. Tutaj tak to postawimy. Tak to postawimy. Teraz tak, w drzwi będą z drewna, oczywiście. I tutaj musimy rozebrać ten... To musimy rozebrać. Bo jestem w sumie ciekawy w końcu te pastę odżywczą. Chciałbym zrobić ten dozownik. Energia, produkcja, dozownik. Dokładnie tak, chciałbym zrobić ten dozownik, bo jestem ciekawy, na jakiej zasadzie on działa. Czy ktoś weźmie te ciała? No właśnie o to mi chodziło. No, ty wiesz o co mi chodzi. Gdzie jest turtl? Aha, ty zajmujesz się wycinką drzew. Potrzebny jest zbiornik z pożywieniem. Okej, czyli co teraz? Pojemnik. Okej, czy to na takiej zasadzie będzie działało? Kurde, no jestem ciekawy.
I co, i teraz jedzenie będzie wsadzane do tego zbiornika, tak? I jak rozumiem, kucharz będzie robił z tego pastę. Ciekawe w sumie, jestem ciekawy, jak to wyjdzie w ogóle, jak będzie działała ta pasta odżywcza, tak, bo to jest pasta odżywcza, dokładnie, jestem ciekaw, jak to będzie działało, bo w sumie jeszcze tym się nie bawiłem i w ogóle ty nie robisz tego, ty zajmujesz się wycinką drzew i to, a czy no dobra, zajmij się, dokończ wycinkę tych drzew, zawsze to nam się przyda. I teraz tak, kucharz, chciałbym, żeby kucharz przede wszystkim gotuje dobre dania, ale chciałbym zjeść ziemniaki już wypylone, nie można napełnić. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. No okej, nie wiem, na razie nie wiem. Na razie zostanę przy wersji, że nie wiem, jak cokolwiek z tym zrobić w tym momencie. No okej, wsadzasz tutaj ziemniaki, tak? No to okej, rozumiem. Ale kucharz chyba powinien coś robić z tym fantem, czy coś. Okej, ale obfite danie jestem ciekawy po prostu. Aha, no dobra, nieważne. Jestem ciekawy po prostu, jak to będzie działało, nie? No bo to jest podłączone. To powinno już jakoś zacząć działać w końcu. Ale w sumie no nie widzę jeszcze tego, jak, żeby to działało. Kurde, znów się zaczyna burza. Niestety, co ty robisz? Okej, ty tutaj... Kim ty jesteś? Ej, wezmę go do niewoli. W ogóle, kto to... Ej, what? Kim on jest, to nie wiem, kim on jest, więc warto zobaczyć. I teraz jedna z ważniejszych, śmiertelna choroba, aha, czyli ty. Operacje! Huhuhu! Wytnij serce i wycinamy mu serce w sumie. Jestem albo tym, zajmiemy się w kolejnym już odcinku. Mamy 27 minut, 28, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz. I do następnego odcinka, trzymajcie się, no i cześć.